1958-1903 tak charakteryzował księdza profesora Józefa Bilczewskiego, rektora Uniwersytetu wówczas Jana Kazimierza we Lwowie. Wielkich zdolności, wysokich zalet charakteru i mądrość, którą ogólnie posiada. Arcybiskup ormiański we Lwowie, Józef Teodorowicz, takie zaś cechy widział w osobie Bilczewskiego. Posiada dary umysłu i serca. Pisał: serce gorące, serce kapłańskie w każdym jego pulsie, a takie szerokie. Wolny od pedantyzmu, bez serca. Posiada własne zdanie, dalekie od uporu, nie dającego się przekonać. Siłę przekonania pozbawioną ciasnoty jednostronności, oporu i słabej chwiejności. Tkwi w nim człowiek czynu, rwący się w wir życia. Jego żywioł tkwił bardziej w działaniu niż w nauce. Umiejący łączyć uczucie z wytrwałością. Czego mu nie dostaje? To nerwów jak postronki. On sam, odnosząc się do nominacji i jej przyjęcia na pasterza Kościoła Lwowskiego, pisał: jeśli mimo wszystkie trudności i mimo całe moje nieprzygotowanie i niewyrobienie duchowe zgodziłem się przyjąć krzyż biskupi, to uczyniłem to dlatego, ponieważ wiedziałem, że wiadomość, że ja mam być następcą świętej pamięci arcybiskupa Morawskiego, przyjęto w kraju sympatycznie i ponieważ sumienie, serce mówiło mi, że to chyba sposobność, którą mi Pan Bóg daje do naprawienia wynagrodzenia dotychczasowych braków oddaniem się całopalnie na sprawę świętego Kościoła. Tak, to pewne. Tylko pracy, służby i podniesienia tej cząstki świętego Kościoła pragnąłem. Niemniej gniecie mnie wciąż myśl, że ta intencja może nie usprawiedliwia w oczach Bożych mojej decyzji. Przygotował także bardzo ambitny, ale przede wszystkim przesiąknięty głęboką wiarą i troską o powierzony mu lud wierny, wiernością do Kościoła i Stolicy Apostolskiej. Program pracy, który sobie od początku postawiłem, pomnożyć i wychować dobry kler. W tym celu wezwałem wiernych do modlitwy o powołania kapłańskie i o łaskę dobrego wychowania kleryków. Podnieść znajomość katechizmu, rozbudzić u duchowieństwa i ludu większą, usilniejszą pracę nad pogłębieniem znajomości wiary. Rozbudzić większą znajomość miłości, cześć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tem źródle cnót i sprawiedliwości społecznej. Rozwinąć i stworzyć diecezję i akcję i organizację socjalną w myśl wskazań Leona XIII. Budowa kaplic w najszybszym tempie i pomnożenia parafii dla obrony wiernych obrządku łacińskiego. Wobec Rusinów postępować sprawiedliwie, ale swego nie zaprzepaszczać. Wizytować jak najintensywniej diecezję, aby żywym, serdecznym słowem działać na lud z bliska i poznać stan parafii. Przyjmować też z całą miłością każdą deputację, aby wszyscy mieli sposobność poznać swego arcypasterza i otworzyć przed nim swe serca. Ściągnąć duchowieństwo jak najczęściej na rekolekcje, aby wciąż paliło się ogniem Bożym i co najmniej tyle przykładem uczyło, ile słowem. Stworzyć dziennik katolicki dla warstw inteligentnych, a tygodniki dobre dla robotników i ludu wiejskiego. Dochodów arcybiskupstwa użyć wszystkich dla diecezji, krewnym pomóc jedynie tyle, aby w swoim stanie przy pracy mogli żyć. Moje stanowisko wobec stronnictw politycznych wskazane jasno moim urzędem biskupim. Jestem biskupem dla wszystkich katolików, wszyscy więc muszą mieć do mnie zaufanie. Poprę więc wszystko, co w każdym stronnictwie jest dobrego. Najwięcej to stronnictwo poprę, w którym jest najwięcej dobrego. To jest, które najlepiej zabezpiecza interes Kościoła i sprawiedliwość społeczną, stojąc, zrozumie się, ściśle na gruncie narodowym. Mam w archidiecezji katolików, Polaków, Niemców i Węgrów. Dla wszystkich chcę być sprawiedliwym, a więc i Niemców, i Węgrów uszanować uczucia i przekonania narodowe. Do Niemców będę na wszystkich wizytach kanonicznych przemawiał po niemiecku. Dla Węgrów przygotuję sobie choć dwa przemówienia w języku węgierskim. Byłem ich do Pana Boga przyciągnął i do Kościoła Świętego przywiązał.
Podczas wizytacji na Bukowinie pragnął przemówić do swoich węgierskich diecezjan w języku ojczystym. Dał do przetłumaczenia tekst swego wystąpienia na język węgierski, który następnie próbował opanować na pamięć. Pisał: kułem potem jak mogłem, ale kiedy wiedziałem, że się dokładnie nie wyuczę, kazałem przemówienie wypisać dużymi literami, żeby sobie pomagać także czytaniem. Skutek był nadzwyczajny. W każdym razie stokrotnie byłem wynagradzany za tę trochę zadanego sobie trudu. Lud ogromnie był mi wdzięczny, żem do niego przemówił jego językiem. Arcybiskup ubolewał nad swoją nieznajomością języka węgierskiego, kiedy na stacji w Hadikwalfa, po niemiecku Krixdorf, obecnie Dorneszki w Rumunii, przybyła powitać go procesyjnie miejscowa ludność i nie było tłumacza, a ludzie znów chcieli ze mną rozmawiać. Skończyło się na tym, że stare Węgierki głaskały mnie z radości po twarzy rękami. Pożegnali mnie serdecznym Elien. Największą troską pasterską Bilczewskiego było zbawienie dusz. Ta dbałość znalazła odzwierciedlenie w opisie posługi sakramentalnej, jakiej biskup udzielił namiestnikowi Galicji Andrzejowi hrabiemu Potockiemu, na którego życie zamachu dokonał zwolennik Ukraińskiej Partii Socjaldemokratycznej, anarchista z Tunel Mirosław Siczyński, 14 kwietnia 1908 roku. W niedzielę palmową zanotował w dzienniczku metropolita mord na namiestniku. Przyjechał po mnie starosta Col. Dałem ciężko rannemu ostatnio olejem świętym namaszczenie. Potem wołałem głośno do ucha, że mu dam odpust zupełny i błogosławieństwo apostolskie, żeby ze mną w duszy wzbudzał jeszcze żal za grzechy. Na te słowa śmiertelnie ranny namiestnik zdawał się świadomie reagować duchami. Następowała agonia. Odmówiliśmy z księdzem biskupem Bandurskim i z rodziną litanie do Matki Bożej, w końcu już rekwiem eternam. Zachęcał swoich słuchaczy do życia w łasce Bożej poprzez przyjmowanie częstej, codziennej komunii świętej w myśl dekretu papieża Piusa X Sacrat Identina Synodus oraz do tego, by stawać się apostołami częstej, codziennej komunii świętej. Wykorzystywał arcybiskup Bilczewski każdą okazję, aby pogłębić życie duchowe, szczególnie sakramentalne swych wiernych. Poświęcając sztandar cechu młynarzy w archikatedrze lwowskiej 11 czerwca 1911 roku przypomniał, że młynarze nie tylko pracą swoją przysposabiają chleb powszedni, ale i chleb do konsekracji, a więc chleb żywy dla dusz ludzkich. Życzył im zatem, żeby im nie brakowało chleba zwyczajnego, ale i wiatyku na łożu śmierci. Przemawiając z kolei do członków Stowarzyszenia Terminatorów świętego Stanisława Kostki na dobroczynnej uroczystości zwrócił się do nich słowami: jak nie jeden cudzoziemiec dopiero przez świętego Stanisława dowiaduje się o Polsce, wzór też dla terminatorów, winni jak on mówić: nie dla ziemi jestem stworzony, ale dla nieba. W pożyciu z kolegami bronić się złym zasadom, jak on przed bratem swoim. Środki Najświętszej Panny Najświętszego Sakramentu cześć. Podobne wskazania skierował do sodalisów, zalecając im jako środki dla ukształtowania w sobie idealnego chrześcijanina modlitwę, rachunek sumienia, spowiedź, komunię świętą. Mówiąc o komunii świętej, użył porównania: kwestia chleba najważniejszą kwestią ekonomiczną. W ekonomii społecznej nadprzyrodzonej jest też kwestia chleba. Chrystus po Bożemu ją rozwiązał. Przybrawszy naturę ludzką, rzucił się ziarnem w ziemię. W cierpieniu wyrósł kłos, zmęty na krzyżu, w ogniu swej miłości upieczony na chleb Boży. Panis super substantialis. Podczas dorocznego spotkania konferencji świętego Wincentego a Paulo wyjaśniał przykazanie miłości: kochać mamy bliźniego jak siebie. Egoizm niski, cnotliwy Bóg egoistą, nie może siebie nie kochać dla siebie. Szczęście nasze, że nas kocha dla siebie, bo dlatego kocha nas nieskończenie. Mamy kochać w sobie człowieka, ducha, dary Boże dla Boga, bo je Bóg dał. Chrystusa w nas kochać daje nam na to swoje serce. W bliźnim kochać naturę ludzką.
Bożą naturę Boga nieść mu Bogu. Udzielając bierzmowania dziewczętom z elitarnego gimnazjum Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré-Cœur, nawiązał do przeszłości, mówiąc, że w historii narodu spotykamy Amazonki walczące o wolność. Jest ich jednak niewiele i dobrze, że niewiele. W Królestwie Chrystusowym wszystkie muszą być żołnierzami, rycerkami, walczyć o najwyższe dobro, o prawdę, cnotę. Cieszył się wzrostem duchowym swych diecezjan, ale i drżał wobec zagrożeń czyhających na nich. W diecezji życie religijne coraz żywsze. Komunia Święta częsta się przyjmuje, znajomość wiary się pogłębia. We Lwowie kościoły na święta przepełnione. W Boże Narodzenie było w kościele świętej Elżbiety 20 i kilka tysięcy osób na mszy świętej. Mimo to ciężko na duszy, bo agitacja antyreligijna coraz jawniejsza. Kapłanów niedosyć, chorych na ciele i na duszy sporo, a moje siły coraz lichsze. W swym nauczaniu kładł nacisk, że jeżeli pokój ma być w społeczeństwie, musi Chrystus rodzić się w duszy każdego człowieka. W kontekście świętokradztwa jasnogórskiego skierował do Boga żewliwą inwokację. Zmiłuj się nade mną i nad zawierzonym mi ludem, Panie, niech nikt wiary nie straci. W trosce o dobro Kościoła złożył wizytę mającemu duże wpływy w kręgach kościelnych i politycznych kardynałowi Georgowi von Koppowi, biskupowi wrocławskiemu. Tę troskę okupił dużym upokorzeniem, zapisał. Była to wielka z mojej strony ofiara, którą zrobiłem jedynie w myśl, że go zjednam dla nas w razie wakansu stolicy prymasowskiej. Na prośbę Bilczewskiego kardynał wszak odpowiedział dyplomatycznie. Den i Berlin sind jetzt toll geworden. Arcybiskup zapisał więc, prawie żałowałem, że sprawę tę poruszyłem, że się prawie do prośby poniżyłem. To poniżenie świadczy o jego miłości do Kościoła i trosce o losy Kościoła. Wobec reformy wyborczej w parlamencie wiedeńskim zachował daleko idący dystans, widząc, że reforma ta nie jest dobra. Wszak wraz z Teodorowiczem postanowili nie jechać do Wiednia mimo wyraźnej sugestii cesarza. Ostatecznie na usilne prośby i argumentacje namiestnika galicyjskiego postanowili pojechać, aby na kraj i naród nasz i przez naszą nieobecność nie sprowadzić niechęci cesarza. Pisał dalej. Czy dobrze zrobiłem? Jeden Bóg wie. W każdym razie jedynie chęć i pragnienie ochronienia mojego narodu i Kościoła od większej szkody skłoniła mnie do głosowania za reformą. Arcybiskup Bilczewski żywił wielką troskę o Kościół i przywiązanie do stolicy apostolskiej, czemu między innymi dał wyraz po opublikowaniu listu apostolskiego Polonie Populum papieża Piusa X, zaadresowanego do biskupów polskich z zaboru rosyjskiego, w którym udzielał wskazówek dotyczących postępowania wobec rewolucji rosyjskiej z 1905 roku. Zawarte tam słowa skierowane do Polaków, cytuję, wobec rozruchów i przemian, jakie obecnie wstrząsają państwem rosyjskim i tą częścią Polski, która zostaje pod panowaniem rosyjskim, wszyscy katolicy powinni stać wytrwale po stronie pokoju i ładu. Oraz te skierowane pod adresem cara rosyjskiego. Uważamy za stosowne mądrości i łaskawości potężnego cesarza waszego, którego przyjazne względem nas uczucia z doświadczenia znamy, publiczną oddać pochwałę za to, że ukazem z 30 kwietnia bieżącego roku zapewnił wolność sumienia ludom sobie poddanym. Koniec cytatu. Słowa te papieża wywołały lawinę ostrych ataków prasowych na osobę papieża, który każe całować rękę cara, który nas poniewiera. Wówczas, gdy nawet, jak zapisał w swym dzienniczku, ksiądz arcybiskup Teodorowicz nie zawahał się skompromitować papieża przez wydostanie komentarza, byle siebie podnieść, Bilczewski zaangażował się w wyjaśnianie sensu słów papieża i w jego obronę. Wymuszanie komentarza do tego okulnika uważam, pisał, za poniżenie Stolicy Świętej. Kierując się dobrem Kościoła, starał się święty Józef Bilczewski nie naruszać tej jedności, szczególnie w odniesieniu do Kościoła we wszystkich trzech zaborach. Na propozycję, aby to on koronował sprofanowany kradzieżą koron obraz Matki Bożej Jasnogórskiej koronami ufundowanymi przez papieża, odpowiedział:
Mógłbym to uczynić, tylko że na życzenie episkopatu z królestwa, a zwłaszcza ordynariusza, to jest biskupa włocławskiego, bo nade wszystko potrzebna jednomyślność między episkopatem. Kierując się także bonum ecclesiae, stał na stanowisku wyrażenia zgody na to, by doczesne szczątki poety Juliusza Słowackiego spoczęły na Wawelu. Swoje zachowanie i działanie uzależniał od dobra wyższego rzędu. Nawiązując do pogrzebu arcybiskupa Floriana Stablewskiego w Poznaniu, zanotował: ani myślałem jechać z tą chwilą, kiedy Likowski zatelegrafował, że przyjazd ten mógłby być szkodliwy dla sprawy polskiej. Zasada dla mnie najważniejsza – nie utrudniać żadnemu biskupowi rządów, ale wedle możności ułatwiać. O miłosierdziu w życiu świętego Józefa Bilczewskiego świadczy wiele przykładów. Jeden z nich dotyczy początków jego posługi pasterskiej w archidiecezji lwowskiej i ma związek z osobą arcybiskupa Józefa Webera. Cierpienia, jakie przechodził arcybiskup Weber, odczuwam jak własne. Kochałem go jak brata, prawie czciłem jak ojca. Każda też jego skarga na obelgi, jakie go spotkać miały na ulicy, w listach, na wizytacji kanonicznej, była nowym dla mnie cierpieniem. Wiedziałem też, że arcybiskup Teodorowicz i inne osoby mi niechętne nie szczędziły mi krytyki, że nie bronię arcybiskupa Webera. Mimo to milczałem, bo sądziłem, że to najkorzystniejsze dla diecezji i ze czcią, jaką otoczę księdza arcybiskupa Webera w przemówieniach moich prywatnych i przy uroczystościach kościelnych, zniszczę podniesione przeciw niemu zarzuty na moje życzenie ojciec Łubieński w kazaniach swoich w katedrze i przed kościołem ojców Bernardynów podczas uroczystości jubileuszowych 1901 wobec władz i ludu wziął arcybiskupa Webera w obronę. Tę życzliwość wobec swego biskupa pomocniczego okazywał mimo, iż był rozżalony, że w przeddzień konsekracji na arcybiskupa lwowskiego Stolica Święta wyniosła biskupa Webera do godności arcybiskupa tytularnego, ani słowem nie powiadamiając o tym Bilczewskiego, ani ante, ani post factum. Mimo opinii przeciwnych, między innymi księdza Edwarda Nałęcza Podolskiego, proboszcza parafii św. Marcina we Lwowie, zamianował arcybiskup Bilczewski arcybiskupa Webera wikariuszem generalnym. Podczas wizytacji kanonicznych wspierał potrzebujących i dobre dzieła. Opuszczając Bukowinę przed wyjazdem, rozdał w równej mierze na różne stowarzyszenia niemieckie i polskie i zakłady dobroczynne przeszło 3000 zł. I to miało swój dobry skutek. Ujęło Niemców. Ksiądz proboszcz Schmidt powiedział, iż zrobiono uwagę. Der Kaiser war da und hat so viel Geld nicht gelassen. Deo gratias. Z okazji nowego roku 1911 przekazał 600 koron braciom szkolnym na spłacenie długu ciążącego na ich szkole. Dotychczas dawał im po 2500 koron i mniejsze sumy. Siostrom szkolnym przekazał 10 tysięcy koron, dotychczas dawał im po 2000 koron. Siostrom nadto opłacał od początku katechetę. Wspierał materialnie arcybiskup Bilczewski również misję, pomagając dziełu Marii Teresie Roduchowskiej. Proszę Państwa, myślę, że na tym zakończę, ponieważ jest obietnica, że będzie publikacja, dlatego resztę będzie można sobie doczytać. Bardzo